Norbert Dombrovský s nami, pevný relax, ładne widoki za oknem, ale to już niedługo, w sobotę praca. Dokładnie w sobotę praca, póki co jestem teraz po treningu, właśnie była konferencja prasowa, wróciliśmy do hotelu, zrobiłem trening, chwilę odpoczynku i zaraz idę jeść kolację, mam już limit praktycznie wagowy, więc mogę sobie normalnie coś zjeść i co, jutro ważenia, w sobotę robimy robotę i tyle. No właśnie konferencja, tak szczerze mówiąc na konferencji, wasz dialog z Robertem był chyba taki jeden z ciekawszych, bo tam niewiele się działo, każdy mówił takie oklepane słowa, ale u was jednak gdzieś było trochę takiej dyskusji, nawet fajnej. No chciałem pociągnąć troszeczkę Roberta za język, no Robert może nie jest jakiś mocno wygadany, nie uzyskałem odpowiedzi takiej, jakiej oczekiwałem, ale co, no patrząc na, no nie wiem, wypowiedzi pozostałych zawodników, to jednak no, tam na tej konferencji nic się, to co na każdej, chwalą swoich przeciwników, mówią o dobrych przygotowaniach, troszeczkę trzeba też to zmienić jakoś, no coś wprowadzić, coś innego, także no miałem tam dwa pytania do niego i tyle, i nie widzę, znaczy no może to właśnie, no fajnie, jeżeli to kogoś zainteresowało. Znaczy powiem ci tak, może wygadany Robert nie jest, ale pewny siebie jest i to widać na każdym kroku. Bardzo dobrze, ja też jestem pewny siebie i wierzę w swoje zwycięstwo. No właśnie, tak poza kamerą rozmawialiśmy, bo rozmawiałem z Robertem wcześniej i tak ewidentnie bije od niego to, że on jakby liczy na bójkę, liczy na fajną bitkę, jak to określił, ale ja mam wrażenie, że może się przeliczyć. Znaczy powiem tak, no nie będę zdradzał taktyki teraz przed walką, ale mamy opracowane różne sposoby na tą walkę. Jeżeli jeden sposób na przykład nie będą ciosy wychodziły i tak dalej, to jestem w stanie zmienić w trakcie pojedynku taktykę i podporządkować tak, żeby walka szła po mojej myśli. Znaczy, ja mniej więcej się mogę domyślać, jak ta walka, jakbyś chciał, żeby ona wyglądała. Też mniej więcej wiem, jakby chciał boksować Robert, ale też jakby wracając jeszcze do kilku kwestii ważeń. Jak ja usłyszałem, że ważenie 18, powiedziałem sobie, o matko, ale będą narzekać. Ale jednak to takie właściwe jest w południe, tak? To znaczy tak, ważą nas, oficjalne ważenie mamy o 11, potem o 18 jest to ważenie takie telewizyjne. Także fajnie, że organizatorzy zadbali o to, że zawodnicy będą mogli już zważyć się o tej godzinie 11 i zacząć się ładować wodą węglami, po prostu, żeby się zregenerować jak najlepiej do walki. Znaczy, pewnie pomysł fajny, tylko że dla mnie sytuacja trochę dziwna z tego względu, że no nie wiem, jeśli ktoś na tej oficjalnej wadze, znaczy może nieoficjalnej, tej telewizyjnej, będzie miał powiedzmy, nie wiem, no już będą tacy, którzy będą mieli 2 kilo więcej, to trochę to będzie dziwne w odbiorze dla ludzi, którzy się znają. Tak mi się wydaje przynajmniej. Znaczy nie, może fizycznie będzie część zawodników będzie wyglądała zupełnie inaczej niż na przykład ale dzisiaj na konferencji. Tutaj mówimy, że boksują w takim limicie i nagle limit jest większy, więc to trochę... Wiesz co, no podejrzewam, że limit będzie podany ten, co był rano na ważeniu. Rano na ważeniu, więc tam nikogo nic nie zdziwi, a co, a wiesz, a że to ktoś 2 kilo będzie ważył więcej, no to nie ma najmniejszego znaczenia. Chodzi o tą godzinę 11, gdzie wszyscy mają ważyć tyle samo, tak jakie były podane limity w kontraktach. Jeżeli każdy osiągnie ten limit, to nie widzę też sensu, żeby ciągnąć tego, aż żeby trzymać ten limit wagowy do godziny 18. Czyli jakby ważenie to telewizyjne tylko dla face to face. No to nie wiem, masz coś na face-to-face ciekawego dla Roberta, żeby podkręcić trochę atmosferę, zaciekawić ludzi? Ja myślę, że już od dzisiaj nasza walka przyciąga jakąś większą uwagę niż pozostałe, z tego względu, że na przykład widzieliśmy Roberta Talarka w stroju górniczym, takim oficjalnym, galowym. Co, ja wychodzę zawsze w kapeluszu na ważenie do walki, więc już wokół tej walki jest jakieś takie zainteresowanie, sami tworzymy też to zainteresowanie i co, a face to face, no to po prostu co, wychodzę na wagę, robimy face to face, ja wiem co ja mam robić i skupiam się tylko na walce i nie mam zamiaru jakiś tam, nie wiem, no, robić sztucznego jakiegoś tła atmosfery, żeby, nie wiem, coś odwalić na tej konferencji, pchać go czy wpadać w jakąś bójkę. Coś mi się przypomniało od razu, taka walka Damiana Jonaka, też miał chyba kas górniczy, walczył z takim zawodnikiem Buniemą i temu dał okulary, a on wymienili się, temu dał kas, temu dał okulary, może jakaś wymiana na krycie głowy. Ja nie mam zamiaru się zamieniać, niż nie ciągnie mnie, że klimaty górnicze, także na pewno nie będzie takiej sytuacji. Widzę, że tak, samopoczucie jest, waga widzę jest, wszystko jakby w normie, pod kontrolą, to co, teraz tylko czekać na sam pojedynek.
Dokładnie, teraz odpoczywam. Tak jak powiedziałem, przed chwilą zrobiłem trening, regeneruję się, odpoczywam, wchodzę jutro na wagę i potem się już skupiam tylko na pojedynku. Wychodzę, robię robotę, a w niedzielę sobie wracamy do domu. A powiedz jeszcze o tych sparingach, bo sparowałem z Piotrkiem Podłuckim. Ktoś tam się jeszcze przewinął? Sparowałem z Piotrkiem Podłuckim, sparowałem z Maćkiem Suleńskim, sparowałem z Jordanem Kulińskim, ale głównie w przygotowaniach pomagał mi Piotrek Podłucki, bardzo mu dziękuję, naprawdę bardzo mi pomógł. Warunkami fizycznymi bardzo przypomina Roberta Talarka. Tak samo też przygotował się do tych sparingów, bo oglądał walki i Roberta starał się go naśladować na tych sparingach, podobne akcje uderzać, czy nie wiem, stać w pozycji bronić się. Także bardzo mi pomógł, bardzo mu za to dziękuję. Także głównie z tymi trzema nazwiskami. Co? Byłem raz też w klubie Palestra, tam miałem kilku kopaczy, także wiadomo, nie kopaliśmy się, tylko był sparing na pięści, ale no głównie tych trzech zawodników, co wymieniłem, to oni mi pomagali w przygotowaniach. Wyjdziesz jako zawodnik Fight Events? Nie, wychodzę zawodnik jako Nora z Team i nie żadne Fight Events, także... Tak, na gali w Żyrardowie boksowałem na gali Fight Events, więc z tego względu, że po prostu gościnnie tam wystąpiłem, Marcin Piwek zorganizował mi tam walkę, zgodziłem się wyjść w spodenkach Fight Events, ale z grupą Fight Events oprócz relacji koleżeńskiej nic mnie nie łączy, więc wychodzę w spodenkach jako Nora z Team. Dlaczego pytam? Bo też myślę, że tak w kontekście przyszłości, bo zapytałem się Roberta, że pewnie no, jeśli wygra, to gdzieś tam liczę na te listopadowe Polsat Boxing Night, a pewnie dla niego też opcji kilka by się fajnych zrobiło. Ty pewnie, jeśli wygrasz, też liczysz na jakąś fajną opcję i myślę, że tak sobie myślę, no może jakiś rewanż? Nie, ja wygrywając walkę liczę na to, że pod koniec roku zaboksuję jakiś tytuł. Chciałbym zaboksować w tym roku o Mistrzostwo Europy. Myślę, że jest to mój menadżer jest w stanie to załatwić. I druga rzecz, no i tyle. Jeżeli o to chodzi, to moim celem jest teraz wygrać tą walkę, a pod koniec roku stoczyć walkę o tytuł i zdobyć tytuł Mistrza Europy. Masz ambicje, żeby któremuś z tych rywali, z którym przegrałeś, się zrewanżować? Tak, przychodzą mi do głowy w tym momencie no, dwa nazwiska, chyba najbardziej takie realne. Kuliński schodzi do średniej, no, ale powiedzmy, że w super średniej, no, ale na no, nie wiem, stępień. Kuliński schodzi do średniej, ja schodzę do super średniej, zobaczymy jak się będę czuł w tej wadze, jeżeli czuję się bardzo dobrze, nawet w sumie lepiej jak ostatnio walczyłem w półciężkiej, więc zostanę chyba w tej kategorii wagowej, a myślę, patrząc na moją fizjologię, to myślę, że też jestem w stanie nawet bym zrobić wagę średnią. Także co, najbliżej realny byłby rewanż z Jordanem, wszystko jest w rękach jego promotorów. Zresztą jestem zawodnikiem, który nie odrzuca propozycji, a Paweł Sępień to już jest kategoria wyżej i do tej kategorii wyżej na razie nie ma się co pchać. Będę chciał, tak jak mówiłem, teraz w Super Średniej wystartuję w sobotę na gali i w Super Średniej chciałbym stoczyć bój o Mistrzostwo Europy. Na koniec niektórym zawodnikom zadaję też ostatnie pytanie z całej tej karty. Czy spodziewasz, nie będę ci pytał o konkretne typy, bo to by, myślę, że to nie jest miejsce ani czas na to, tylko czy spodziewasz się chociaż jednej niespodzianki na gali sobotniej? Tak, spodziewam się. I mam powiedzieć, jaka to będzie... Tak, spodziewam się. Myślę, że są dwie walki, które mnie tak interesują. Jest to Łukasz Wierzbicki z Robertem Tlatlikiem. Myślę, że tutaj Tlatlik może mu sprawić troszeczkę trudności i w zależności jak ta walka będzie przebiegać, to myślę, że stawiam tutaj tak 50 na 50. No i też tak analizując wypowiedzi różnych pięściarzy i zawodników, stawiam tak pod znakiem zapytania walkę Mateusza Masternaka. Jestem ciekaw tej walki, bo ten Siłak, z którym walczy, słyszałem od kolegi, który pochodzi z Ukrainy, że też boksował, że podobno ma bardzo mocno bije, może nie ma mocnej szczęki, ale mocno bije, więc jestem ciekaw też, jak będzie wyglądała walka Mateusza z Siłachem. Dzięki. Dzięki, do zobaczenia w sobotę i jeszcze jutro na razie. Dzięki, pozdrawiam.